Ale teraz oglądnie to jutro i będzie mnie widziało. Nie możesz puścić jutro. No. Jeszcze wytnie. Witajcie, tu Osti z Kości. Radar. Mamik. I Tomek. Tak jest, witamy was w specjalnym odcinku, to jest Christmas Special, nie? Specjalne wydanie Reka, gdzie sobie chwilę pogadamy głupot. Zaprosimy was na naszą wieczerzę. Mamy równo 12 właśnie potraw. Wigilia dla tych cukrzyków. Tak. Mamy 3 rodzaje drażetek. One day more kulki. One day more. Mam nadzieję, że firma się odezwie. Z zagranicy. I coś sypnie. Nie. Z Poznania nawet. Tak? Zresztą polskie kulki. Tak. Pisaliśmy kiedyś o sponsoring. Nic. Ogólnie 6 rodzajów tam bakali. Takie paluszki, co Radar lubi i nie mają za bardzo smaku. Czyli będzie 3. Grissini. 3, 4, 6, 10, 11 i czekolada 12. Także tak właśnie wygląda nasza wieczerza, no bo w końcu gwiazdka Wigilia, dlatego też żeśmy się spotkali, żeby sobie tu chwilę podsumować tak bardzo, bardzo króciutko ten nasz rok. Później zadam parę niewygodnych wam pytań. I tyle. Dla nas ten rok to taki dosyć ciekawy, jak myślę, że chyba dla każdego, no bo nadal ten COVID gdzieś tam się kręci. Obiecali, że w tym roku już będzie luz, że to tylko w poprzednim, a mimo wszystko nie, więc gdzieś tam się trochę borykamy. Było widać, że jak minęła te lockdowny, nie, no to się ludzie rzucili, więc trochę można było się nagrać. Teraz znowu szans się trochę rozkręcił i znowuż tam mniej, ale my chyba w sumie nie narzekamy, bo udało nam się założyć kolejny klubik w Poznaniu, który się bardzo fajnie rozkręcił. Co nam się udało zrobić? No, koszulkę udało nam się zrobić, więc udało nam się wydać tych cichych akrobatów, których przywiozłeś w ogóle, żeby pokazać. Sprzedaliście wszystko, nie ma. Ja zagadam ludzi, a to więc kadru. I weź kobietosu. Zrobić delikatne przejście kamery tam. Dokładnie. No, udało nam się założyć wydawnictwo. Tyci akrobaci, którzy no chyba byli, przynajmniej jak dla nas, z dużym sukcesem. Już trafili do wszystkich, więc spokojnie możecie grać. Jeśli jeszcze nie macie swoich tycich, to pewnie dlatego, że dostaniecie... Trzy osoby jeszcze się nie odezwały. No, a Gwiazdor patrzy. Pewnie byli niegrzeczni. Może być. No więc jeśli jeszcze do was nie dotarł, to pewnie Gwiazdor wam przyniesie pod gwiazdkę, jak nie, to musicie pisać tam do kogoś reklamację i zgłosić się do nas do sklepiku albo do jednego z wielu, wielu sklepów, które tycich akrobatów sprzedają. Żeby nie było kolorowo, oczywiście gdzieś tam foka, ale daliśmy radę, więc nie ma problemu. Kubitos, kolejna gierka, która trafiła na naszą przedsprzedaż, którą wydamy, która pojawi się gdzieś w marcu, kwietniu pewnie przyszłego roku, choć to też potwierdzimy. Już nie będę wywalał Tomka za kadr, ale właśnie dzisiaj przyszły prófy z fabryczki, więc mamy już naszą instrukcję, mamy wszystkie karty. Co prawda wszystko jeszcze na profowym papierze, no ale będziemy mogli zaakceptować i już niedługo tak naprawdę produkcja ruszy. Prawdopodobnie ruszymy też z drugim okrążeniem. Chcemy jeszcze wrzucić na jakąś wspieraczkę, tak żeby jeszcze dobić tego wyniku, ale to są takie plany odległe. Znaczy nie mogą być odległe, bo w sumie to by trzeba było po nowym roku ruszyć. Także są takie odległe, poświąteczne plany, które być może będą, być może nie. W każdym razie damy wam znać. Co jeszcze z ciekawych rzeczy? Zada jakieś pytania, bo tak cały czas gadam. Tak, zadam pytania, bo znowu będzie, że tylko ja gadam, nie? A my tylko siedzimy. A my siedzimy i statystujemy. No. No to co? No żeby nie było. No bo tu gadam. A jak chcecie słuchać tylko jak na przykład gada Mamik, no to coś o planszówkach, prawda? Tak. I to Mamik gada. Albo Litka gada. Albo Litka gada. Ale przede wszystkim Mamik gada. A jak chcecie zobaczyć, jak Radar gada, to musicie obejrzeć szybką wrzutkę, którą jest z Radara. Można poznać po innym zegarku. O, tak. To można poznać. I po trochę innym głosie. I gdzie jeszcze gadasz? Pisemnie. Pisemnie. No i pisemnie, jak tam z Anką zrobią jakąś reckę, nie? Iwonkę wrzucicie tam, żeby czytała, to
No, no czyli jest. No dobra. Zanim głupie pytania, czy ktoś coś chciałby jeszcze oznajmić, dodać? Coś ciekawego? Może się pochwalić tą choinką, bo tak nie wiem, czy ludzie właśnie. Co to jest. No bo mamy tu nasze dania, jest też choinka. W zeszłym roku, nie wiem czy widzieliście, mieliśmy taką bardziej płożącą się choinkę. Teraz mamy taką z prawdziwego zdarzenia, już ładnie przyozdobiona, czy to przez bombkę lacerty, gdzie w środku są takie gierki i też to wszystko właśnie dzisiaj poprzychodziło. Czy taki tu bajerancki bombek od Muduko z prawdziwym chyba złotem? No tak wygląda w każdym razie, że to jest złoto. Później w kuchni przetopimy. Będzie trzeba zobaczyć, wycenić. W każdym razie z takimi bajerami. Gdzieś tam jeszcze przyszły inne. Tomek, gadaj ty, bo no mnie tak, gardło zaschnie. Od lacerty bombkę i do tego są życzenia. Od T-Stroy Games też karteczka i takie fajne kostki. Kostki. To jest za daleko, żebyście zobaczyli, ale... No, zrobicie se zooma. Albo zrobicie tak. A podejdźcie do telewizora. Życzenia. Co tu jeszcze mamy? Co jeszcze mamy? Oczywiście od Muduko też takie życzenia. Bajeranckie. Poka, bo ja nie widziałem właściwie. Cały. To jest taki, taka cała paka. O, bo to jest z tego, nie? Rzeczy i to jeszcze taka skórobór. No właśnie, podkładka pod kufę. No kurczę, nie widziałem, bo tak naprawdę dopiero co wlecieli, to obudzili mnie i kręcimy. O, coś tu jeszcze od mega paka, od takiego fajnego pana Gwiazdora. Fajnego pana Gwiazdora. Panie fajny Gwiazdorze. Który o dziwo przysłał nam większe pudło. No. Nowość. Stroganow zawsze lubiłem. Stroganow. Pomyliłeś. A to nie jest to z kiełbasą i... Nie? Raczej nie. Ogórek, sos pomidorowy. Fajny kalendarz na... Gdzieś tam jeszcze jedna kartka. Wyjdę znowu z kadru. Wyjdź z kadru, a my w tym czasie zaśpiewam sobie... jakąś piosenkę. Nie śpiewamy. A nie, to rachunek. Przepraszam, myślałem, że ta kartka to rachunek. Od Fox Gamesów. Od Lisków. Piesek. Pieseł z gry o najlepszej grze, o piesłach. Zastanawiam się, co to jest. No czyli widzicie, jak świątecznie. Będzie to lis po prostu? Nie, no to jest ten tam siosiaczu, jakiś tam japoński, ten coś tej. Jakiś. Nie grałeś, nie wiesz. Nie, dobra. Nie wiem, przyznaję się. To w takim razie lecę na moje przepytanie, a gdzieś tam ja pewnie... Myślę, że ty masz tam paragon, a ty to masz... Nie no, ściągę, jak w szkole. Nie chciałem ją mieć na początku w rękawie, mam krótkie rękawy, głupio by wyglądało, nie? Scenariusz. Tak jest. No to lecimy co? To od prawej. Możeś dał. No tak, co mówisz? To ulubiony rodzaj gier. To oczywiście zręcznościowe. Takie jak? To ci jak to bać? No dobra ty, ale już się nie podlizuj te już. Już żeśmy sprzedali to te... O Kubitosach byś powiedział tej... Już nie ale... lokowania produktu. No bo się nie chcemy chwalić, ale ty ci już... Nieźle poszli. Śpieszcie się powoli. Nie, to ogólnie... Ciężko było w tym roku z graniem. Mniej graliśmy niż rok temu na przykład. No ale gierek raczej... Więcej przybyło. Mniej graliśmy, ale więcej gier. A tak, żeby powiedzieć jeden konkretny ten, to... No dobra, czyli zręcznościowe. Tak. Mamik, twój ulubiony gry. Ulubiony rodzaj, tak? Tak jest. Wiadomo, z negatywną interakcją, nie? Tak, tak żeby komuś coś położyć, żeby mu zepsuć, żeby... I też ci ciakrować. Czyli tak, kopnąć w stół, dokładnie. No i jeden przykład, żeby ludzie wiedzieli. Na przykład Keyflowers, co jest zakazane u nas w domu, żeby grać z niemlitką. Bo później jest tydzień cichy dni. Położyłeś zielonego ludka na moim tym, a ja nie mam zielonych ludków i to tak. No to też jest dobry sposób, żeby sobie zrobić ciche spokojne święta, nie? Raz zagrasz i leży, nie? To już jest zakaz, także już rada nie wychodzi ta gra. U nas to musi być taka, która za pierwszym razem się spodoba Ani. Też muszą być chamskie, jak u Mamika. I głównie dwuosobowe. Z takich, co w tym roku graliśmy, to Watergate. Ale mnie Ania gniotła w to, po prostu. Watergate i tutaj z podkładki. Spurobór. Ile tak graliśmy to po prostu ogląd. Bardzo dobrze. Sam siebie nie będę pytał, jak co to sobie sam ze sobą zrobił wywiad, jakbym chciał. Więc co? Bo nie ma. Bo ja nie mam przygotowane. In plus w tym roku. Co ci się kojarzy takiego dobrego w tym roku?
Paliwo zjechało, będzie szóstki. Co na końcu? W tym roku udział na targach, ma być na czterech targach. Czterech takich, bo byliśmy w Katowicach, w Spodku, na Essen, w Poznaniu, w Łodzi. No widzisz. Więc pomimo tego COVID-a, to jednak te targi. Czyli koś. I też w sumie nie w roli jako takich obserwatorów, tylko wystawców. No tak, też no bo już z Zycim. Tak. No fajnie, fajnie. Mamik, co ty masz? In ja plus mam w tym na plus roku. To, że Litka bardziej gra. I to takie dłuższe gry, nie? Takie. No to, to. To jest na plus, na pewno. To faktycznie to, na wypasie. Tak, czasami z izolacji. Tak, czasami przegina, bo jak owocowe opowieści machnęliśmy do końca wszystkie te. Co to? Tomka niedościgniony ideał! Owocowe opowieści. 5 godzin siedzieliśmy i upaliśmy, nie? Także od deski do deski. Także czasami jest przegięcie, ale ogólnie jest na plus. Co nieźle. Tu można tak długo grać? Owocowe opowieści? No, od początku do końca wszystkie. No. Na plus. Wyjazd do SN. No. Mimo wszystko nie nagrałem się, muszę powiedzieć. Nie nagrał się gdzie na SN? No, w ogóle. No, na drugi raz większy plan. Tam byłeś zwiedzać, a nie grać. Właśnie, dużo zwiedzania. I drugi plus, tutaj targi hobby. Pierwszy raz o. Tłumaczyłem grę i wydaje mi się, że... To jest byłem to... zarąbisty. Wydaje mi się, że nie było źle. No, to już oceni mu duko. No ale jak aż tak cię wjechał Sporobór, to musiało być dobrze. Wszystkim, którzy grali na targach. Wjechał. No tak. No. Szkoda, że nie było stoiska tam. Nie, nie, no rzeczywiście, kurczę. Nie miałem sobie zadawać pytań, ale moje inklus. No to chyba właśnie też mimo wszystko te targi, to, że się SM odbył, to, że był trochę dziwny. Zamaskowany. Znaczy dopiero drugi, więc to też trudno oceniać, że aż znaczy, tak, ja nie? Ja nie mam porównania. Ale no mi się podobało, że właśnie był ale gdyby miało być cały czas tak, jak było powiedzmy w niedzielę, to średnio by było chyba. No to ci się też mówię, kurczę. Tam... W niedzielę już byliśmy w domu. No tak, ale... Aha, ale sobotę. Że tam w sobotę, o. No. Ale co? Nie dojechałeś do domu? On dużo jechał. Nie wróciłeś w sobotę. I wyszła i trzeba ciąć i teraz... Proszę teraz... Teraz jak z tego wyjdzie. Byłem w domu, ale Ania była zdziwiona, że już przyjechałem. I pan hydraulik musiał szybko kończyć. No, ale co chciałem powiedzieć, że mało grałeś, ale gdyby to były normalne, to sobie pomyśl, że tych ludzi byłoby jeszcze no właśnie, więcej, dokładnie. Więc pewnie pograłbyś jeszcze mniej, a stoisk byłoby też jeszcze więcej, więc jeszcze mniej byś pograł tak naprawdę, nie? Dokładnie. Nie, tam tylko czwartek, piątek idzie coś pograć. No, nie, no albo dla mnie sensownie można było się poruszać przed, no. Przede wszystkim, nie? Tak, że targi fajne, no i hobby, że też mieliśmy taki test. No wiadomo, ten covidowy czas i decyzja o tym, żeby zrobić w tym samym czasie pyrkon. Może nie było najlepsze dla tych targów, ale i tak według mnie wyszły całkiem spoko. No dobra, to na minusik. Co masz na minusik? Ja powiem, że łupiesz. No co masz na in minus? Na minusik? No to, że w sumie organizowaliśmy jakieś wydarzenia i nie wiedzieliśmy do końca, czy one się odbędą, czy nie. Bo w każdej chwili mogła się zapaść decyzja, że niestety hala, czy jakieś tam miejsce, gdzie mieliśmy to robić, mogło być zamknięte i... Nie, no też było, nie? Także kurczę... No PDG w tym roku, o ile na klub przychodziło strasznie dużo osób, no nawet się nie mogliśmy chwalić w pewnym momencie, bo były restrykcje. No to PDG to tak, to nie wiedzieć czemu w tym roku te w Puszczykowie. Tak. Myślałem, że kurczę... Było jedno jedyne i... Tak, nie tak. Niestety. Mało, znaczy mało ludzi. No i tak było okej, okay, tylko że przyzwyczaili nas do tego, że trzeba donosić stoły, że trzeba ściśniać się, że czasem trzeba komuś podziękować, bo już nie ma miejsca. No. A tu luzik. Mamik, in minus. In minus. Kurczę, no nie ma takich minus. Wszystko przyszło. A, te kanoko, brakuje mi dwóch bambusów. Tak, i minus taki konkretny. A no i widzicie, problemy pierwszego świata, prawda? No nie ma dwóch bambusów, no także... No, ja się nie dziwię, no to też... No, tak to się... też raczej... A tak ten rzeczy nie, raczej spokojnie, tak wieloczek był. Czy elegancko? Jakiś minusik? Myślę. Minusik mój, jakiś minusik. Znaczy swój nie, bo słyszałem, że wiele, ale chodzi o planszówkowe. Nic mnie tak jakoś nie chwyciło, żebym musiał kupić, żeby mnie tak, wiesz... No, brak jakiegoś takiego wielkiego... Wow, wow, wow. Dokładnie.
Znaczy ja już od dłuższego czasu się nie nastawiam na jakieś wielkie hity, raczej robię sobie wow jakimiś małymi popierdółkami, wynalazkami, dziwnymi rzeczami. I nie chce mi się czytać instrukcji, po prostu mam pobrzydzenie ostatnio. Dlatego lubię przyjechać do klubu, Tomek wytłumaczy. No, a właśnie o tym rozmawiałem, miałem taką krótką wczoraj rozmowę telefoniczną z Mirkiem na zaledwie półtora godziny. Ja już nie wiedziałem. Tłumaczyłeś grę? Nie wiedziałem, co się dzieje w ogóle. Czemu tłumaczyłeś instrukcję? No. I właśnie mówiliśmy o lenistwie ludzi. Jakie to jest straszne. To teraz wiesz, skąd się to bierze. Bo mam po prostu czytać 24 strony, to... To lepiej jak ktoś zna i wytłumaczy, a jak znajdziesz błąd, bo ale to źle powiedziałeś. Powiedziałem, tak? No nie, no dobrze, dobrze. No, szczerość przede wszystkim. Ja właśnie, były dwie osoby, więc Ewa, więc graliście w Whistler Mountain. Tak jest. To sobie znali lepiej te instrukcje niż my. No dokładnie, czekajcie, a to już drugi raz przychodzi ekipa. Bo chcieli zagrać tą grę, no to też się lepiej gra, jak to już jest nastawione. Oni są mega napaleni w ogóle na te gry i oni tam 20 filmików, instrukcje pościągają ten, przychodzą. Elegancko, ja tu musiałem sobie przypomnieć, bo... Gotowy produkt. Nie no, bo jakiś czas temu żeśmy też tak po czasie dłuższym wzięli to, graliśmy z kimśmy grali. No graliście z kimś tam. No, ale w co? Z Przemkiem Wojtkowiakiem żeśmy grali, nie? Tak. Właśnie Wisse Bontej. I tam jeszcze też ze znajomym. No i kurczę, tak skończyliśmy grę tak mało punktów. No zapomnieliśmy, tam punktowało się. No nie ogólnie, ale tam zabudowanie też były punkty i uciekło. No a tu szok, bo ja chcę tłumaczyć, a tu mi dopowiadają, tak? Tu do instrukcji nie muszę zaglądać, bo oni wszystko wiedzą. A to jest wyjątek. Wyjątek, ale jaki miły. Także pozdrawiamy ekipkę. No dobra, to co, kolejny punkcik. A czemu to przede mnie? No bo już tak. No żebyś miał najtrudniej. Tak było. Żebyś poćwiczył przed live'ami w nowym roku. A to, tam już nie, to nie jest live? Nie, na szczęście nie. Ja myślę cały czas, że jest to live. Top 3. Nie wiem, miałem cię szczucnąć, nie? Top 3 gierek tego roku. 3. No to na pewno Kroniki z Unquavel. Nie. To grałem z dzieciakami. I naprawdę bardzo fajnie wyszło. Później... Ja miałem gotowo, ale zapomniałem. No, wiadomo, Kubitos. Ona się tak spodobało się, że to wydaliśmy. Takie lokowanie produktu. Oraz... Lamaland. Lamaland. Tak. To moje top 3. No to ciekawe. Next. To mogę ja. Tam przeskocz. Póki pamiętam. Pamiętam. No to dawaj. Tylko takie, które wiecie, najwięcej grałem. Takie kryterium. Mm-hmm. To na garaża od Rebela. Kojarzycie? Mm-hmm. Na garaże? To co się po tych garażach wchodzi? Tam są tunelki, latają, tam gdzie butelkami się zostają. Kto będzie na garażu wygrywa? To nie, to... Na garaja. Na garaja. A jak powiedziałem? Na garaże. No ja rozumiem, no po garażach. Dobra, drugi to będzie Spurobór. Nie wiem, kiedy będzie to puszczone. A co? No bo mógłbym coś jeszcze dodać, ale nie wiem, czy mogę dodać, czy nie. Tak, chcesz przeknąć? Nie. Dobra, ten nie będę mówił więcej. I The Game. O kurde, ile w to nagraliśmy, nie? No co to masz drugiego psychopatyty? No. Jakoś aż tam... Mirek i... A, no też się wkręcili. Dobra, chyba ja nie rozumiem tej gier. Krótkie, szybkie, chamskie. A wszystkie, mówi, wszystkie trzy. Nie? Tak. To nie, no u nas nie jest zakaz takich. U nas jest nie, kooperacja. My raczej z Anią też, wiesz, niby potrafimy przegrywać, ale powiem ci, że nie raz. Przy Watergate'cie to miałem ochotę rzucić plaszkę. No, ale tamto tak, tam to jest. Cisnęło mnie tak, że nie graliśmy dawno. Moje trzy były. Moje trzy. Jakie chciałbym zagrać, czy jakie grałem? To 3 2021 roku. No, nie, no dobra, no to tego roku to... Może jak nie grałeś, a to na list. Nie, no to bardziej takie, co z Litką gram, no to Kapitan Gulf ostatnio. Litką wjechał strasznie. Że musiałem kupić tę drugą część. Tak przypadkiem, może też ich wiedzie. Od Friedmana to, co ostatnio grałeś, Freerida. No tak, prawda. To też z Litką dosyć mocno ograliśmy. To było na pewno i nie wiem, czy te pociągi, co graliśmy, te chińskie, było w miarę, ale
Czy to by było? Tak, Shishikas. No właśnie nie wiem, czy to takie aż topkowe. Właśnie, znaczy nie. To by trzeba było z różą ilością ludzi było, rzeczywiście. Jak często graliśmy z Litką, nie? Bo swoje topki to mam inne, ale tak jak z Litką, to raczej... To dawaj twoją. No to dawaj swoje. To tam dam na ty. Aha, dobra. No właśnie, bo to od razu może przypominać, że trwa akcja Twoje Top 3, czyli przesyłacie nam filmiki ze swoimi topkami, my to montujemy, robimy parę specjalnych odcinków w Reka, tak jak w zeszłym roku. No czas macie tam, bodajże do 7, tak, stycznia. Już są pierwsze zgłoszenia. Już są pierwsze, więc pomiędzy świętami będę mógł sobie posiedzieć i w ciszy i spokoju obrabiać filmiki. No ale co, czego się nie robi, nie? Przynajmniej będziecie mogli zobaczyć się w telewizji. No. Także ta ostatnia to by była jednak wybuchowa mieszanka. No, to jest spoko. Kurczę, ale to bym sobie pograł też, no to jest jedna z tych właśnie... Tylko tu jest mały problem, bo gramy na komputerze, nie? Bo jak mała śpi i jest to... To tak przy czwartym ruchu już trzeba iść do góry i uspać dalej. No to ja na komórce pamiętam sobie czasu. Przerzuciliśmy się na... Też nie mogłem doczekać tej gry. Na telefonie. No pamiętam, to jeszcze w Granatowie wygrałem i właśnie nie mogłem się doczekać tej gierki i sobie grałem na komórce. Ale to kurczę. No. Tylko, że my mamy tą pierwszą wersję. No ta druga właśnie jest już z plastikiem, nie? Karton wygląda dla mnie ładniej, ale niestety już to się nie trzyma kupy. Przy piątym roku. Raz mieliśmy na wydarzeniu, jak... Mieliśmy jak kulki. Się kulki tylko zbierało, nie? Już nie jeździ. A twoje? O kurczę. A jeszcze nie przygotowałem. Myślę, tyle czasu No zaczęło mnie trudno powiedzieć, bo mi się co chwilę zmieniają, więc nie mam takie jakieś topki. Jak miał wymienić takie... Najfajniejsze rzeczy, no to myślę, że Catapult Kingdoms. No kurczę, to co? Sprawiłeś? Nie. No a już ruszył ten kolejny? Chyba jeszcze nie ruszył, nie jest. Ja oglądałem, to Wasyl właśnie mówił, jakie tam są fajne dodatki. No kurczę, ale to jest po prostu, no mamy katapulty takie na gumce, takie gumowe kawałki jakby skał, czy jak to się ładnie nazywa. No takie kule i to wystrzeliwujemy w zamek przeciwnika. Zawalamy, próbujemy przewrócić jego ludziku, a w dodatkach mamy jakiś wielki drakar, z którego strzelamy, mamy wikingów, mamy jakieś śmierdzące ryby, jakieś rzeczy, no kurczę, zabawy tyle, że co, nie mieraj. I mimo tego, że jakoś specjalnie dużo w to nie grałem, niestety. Na targach. W klubie grałem, no proszę mnie tutaj. Ale gra jest tak wciągająca. A w klubie to przecież jaka jazda była tej? To już nie pamiętam. To bym dał. To by było raz. Nie wiem, czy mimo wszystko z takich wynalazków nie dałbym Dive'a, w którego tyle razy graliśmy. Gierka, gdzie mamy przeźroczyste karty, musimy oceniać dobrze sytuację, wiedzieć, czy są tam rekiny, czy ich nie ma. Korzystać z dodatkowych bonusów. Karty są przeźroczyste, nakładają się grafiki jedną na drugą, więc czasem trudno stwierdzić, na którym poziomie pojawiają się rekiny. No kurczę. Fidel Castro. Także, no naprawdę, gierka taka niepozorna. Nie jest to gra, którą chciałbym grać ciągle, ale kurczę, to jest gierka, którą miło mi się pokazuje innym graczom i naprawdę bardzo, ale to bardzo przyjemnie się w to... Mi nie pokazałeś. Grywa. No ale, widzisz, ale no to ci będę musiał pokazać. Nie chciałbym grać, ale przyjemnie mi się grywa. Łatwo ma instrukcję, fajnie się tłumaczy. Trzecia? Tak. Trzecia? Trzeci tytuł. Co tak, kurczę, no... Trudno mi powiedzieć. Jak z wynalazków to pewnie... Aleksander jakiś. Nie, magnesy, co będą zbyt płytkie. Ale klaster jest super, gierką też. Klaster jest zbyt płytkie, ale katapulty były. No dobra, to z takich grubszych tytułów, które chętnie bym sobie pograł kilka więcej razy, to mimo wszystko myślę, że Bitoku, mimo tego, że tak długo się ją rozkłada... Tak, Divera, tak? Dobrze pamiętam? Tak. No kurczę, jest taka fajna, to jest taka... Gdzie? Praga. No taka nie Praga. Ostydzi się zejść na kwadrat tutaj. Ile tam się gra tych rund? Tam są cztery rundy, ale... Nie, ale trochę rzeczywiście, trochę dłużej ta gierka leci, ale jest naprawdę... No nie, no mi się podoba ten klimacik, podoba mi się ten wygląd tej całej gierki. Jeszcze nie grałem. Chociaż no to też no nie jest to taki... On gra? No, ja! Dlatego jest na trzecim miejscu. Grabowka jest teraz, to na raz. Mi tłumaczył raz. Tak? I co, czemu nie graliśmy?
No mówię, że graliśmy w trójkę, ale dwie osoby zagłosowały, że kończymy. Nie dograliśmy do końca tego. A bo ja wam to tłumaczyłem, abyście sobie sami grali. Nie wytłumaczyłeś co, nie punktacji się końcowej. Stwierdziłeś, że nie grają. No nie podobało mi się, musiałbym szybko zmienić. Co byśmy jeszcze dużo grali, było fajne. To jest twoje to. No. Twoje. No. Dobra, skończyłem. Dobra, skończyłem. Dobra! To teraz będę musiał jechać od tej strony. Od której? No, od ciebie. Przeskoczę Tomka. Czy rzucisz, wiesz? No nie wiem, czy do Tomka to będzie pytanie. Losowo po prostu. Losowo, random, no. Pierwsze wspomnienie z kośćmi. Pierwsze nie do rzucenia, tylko że ze stowarzyszeniem. Z wami? Tak jest. No, to ja już to Litka ostatnio na jakieś topsy mówiła, jak pojechaliśmy do Azu, do tego, do Tomka, do draftu. Zagraliśmy w Azula. Słabo nam wytłumaczył i przyjechaliśmy do Leśnego Ośrodka. Gdzie wy tam mieliście? Leśny Ośrodek. Na Azula pograć u was. To było pierwsze takie skojarzenie. Kto ci tłumaczył? Osti. Lepiej było? Znaczy nie, bo ja ogólnie w Azulu myślałem, że jak wkładamy te kosteczki, to jak włożymy pierwszą, to tam dalej już nie możemy. I to mi zrąbało całą grę, że można. Sądzisz, że jest prosta i mi zepsuło i codziennie jest rodzinna gra. I moją trzecią grą będzie Kubitos. Jednak. Bo też mnie oczarowało. Dlatego wydajemy. No, także to było takie pierwsze kontakt z kośćmi. Nasz pierwszy kontakt to były mistrzostwa, jakieś eliminacje mistrzostw Carcassonne. Co? No. Z Anią przyjechaliśmy. Nie pamiętam. Czy ktoś z Wolsztyna przyjedzie? Jeszcze w tym, w Domu Kultury. Nie. No. To było w Puszczykowie. No w Puszczykowie, ale w tej bibliotece. W bibliotece. A w tej, no, tym starym, tej lokacji. I losowanie na końcu, losowanie nagród, wyciągasz i... Radar? No dzisiaj mam tą gierkę, jeszcze nie grałem. Amazon. A to dobra gierka jest. Pamiątka. Tak, no nie tam z Vincentem Dutrua, tylko ta stara. Amazonki. No, to było pierwsze. Fajna gra, też nie grałem. Nie wiem, który to był. 3 lata chyba, nie? No, one jakoś chodziły, jak w Valhalla wychodziła. Czyli 3-4 lata będzie. No, no dobra. To teraz tak trochę z innej beczki, żeby było. A twoje wspomnienia z kośćmi? Pierwsze? Albo Tomka? No bo inaczej, jak spotkałeś nas. No to ośrodek pamiętam. Tak. Nie, do pełna zdjęcia, jak przeglądaliśmy zdjęcia. Patrz, mały tu już był. Jak? A nie miałeś czarnego dziszoka albo coś, jakiś ten? Czy to? Amen. Tak, no właśnie, bo pamiętam to czemu. Oszok kiedyś to. No w zasadzie. Bugali podróbkę. Po co? Skarżyłem. Dwa lewy. Ale radar, no powiem ci, że no, ja nie kojarzę Carcassona. Jak przez mgłę. Radar wtedy inaczej wyglądał. Ty po prostu... Dwie włosy, pokaz ogolony. Nie, nie. Ty po prostu jakbyś zawsze był. O, przyjechali tacy wystraszeni. Będę płakał. Nikt nie chciał z nami grać, wtedy pamiętam. A ja nie są na to zrobić. Nie, spoko. No. Może dlatego, że Carcassonne to nie moja gra. W ogóle mnie pewnie nie interesowało. Może mnie nie było nawet. Nie, już nie mówię o Carcassonne, tylko wiesz. Potem ten tu nie, jak wytłumaczyliśmy zasady. Niestety było zła. Ja tam szybko niestety wpadłem z tego turnieju, pamiętam, więc. No jak powinien szybko pojechać, dlatego cię nie zapamiętałem. Nie do końca bym, no przecież losowanie było na końcu, mnie wlosowałeś. Kurde, ostatni nagranie ze mną. To może być ten. Rodzinowe chyba musiał być, albo zakończenie sezonu. No bo kiedyś były tak, kiedyś były sezony, nie? Jeszcze ligę, nie? Kwartały. Liga, kwartały, no. Liga. Kwartalnik. Rządzi, liga radzi, tak? Była liga. Liga Sprawiedliwy. Fajne, tylko kurczę, nie dało się tego utrzymać. Czego, w Leśnym Ośrodku czy ligi? Nie no, ligi, bo to było tak, że tam przez było te punkty zagranie w gierki. No ja pamiętam, tam mieliśmy milion rzeczy. Tam ileś klubów zrzeszonych. No my mieliśmy ten problem, że co chwilę jakieś nowe gry mieliśmy. Nie było wiadomo, jak je punktować. Trzeba było je dodawać, żeśmy atakowali tam Dominika, żeby nam dopisywał te gry do tej całej listy. Ja pamiętam, bo jazda z tym. Kombinacja straszna. No ale zamysł ogólnie. Mi się podobał, fajne to było. Za dużo spinka. Ludzie, którzy zapomnieli podawać, co grali. Tak, a później było widać, że ileś osób faktycznie leciało po te punkty, reszta to mnie tak wleły, to tak się... Później tam niektórzy robili te pierdółki pięciominutowe, a inni jak siedzieli w tych długich, to byli wkurzeni, że ten obrał 8 gier, a ty w jedną, tam pętą. Teraz jest lepiej.
Bez ligi. Teraz lepiej. A takie były pierniki. Co było? Pierniki. Pierniki. Aha, może lepiej teraz. Stare ci z Brydża przychodzą? Nie, ci z Brydża są gdzie indziej. Dobra. Nie planszukowo. No dobra, to wasze wspomnienia z kośćmi pierwsze, bo to tak... No ja już powiedziałem, ciebie pamiętam. No. Jego nie pamiętam, ale ja pijany pewnie byłem. Kiepsze. Co mogę mieć pierwsze wspomnienia? Pytam. No nie, poszliśmy do biblioteki, ja z takich pierwszych rzeczy, to pamiętam, jak żeśmy poszli na piętorko do biblioteki i żeśmy próbowali te... ustalić te wszystkie, co byśmy chcieli robić, jakby to miało wyglądać. Wymyślenie loga i tak dalej. Pamiętam na pierwsze PTG. Logo nie pamiętam, jak wymyślałem. Rzucisz, że? No, może być. Nie, bo było parę rzeczy. Nazwa? No, niech będzie tam, co tam, będziemy długo to robić. No bo to miała być jednorazowa impreza, no, ty. Wiem, to tyle, a kurczę, najlepsze jest to, że... Tak patrzę, jakiś oryginalny. Może mepelek. Myślę, nie, mepelek, nie. Wiem coś z heksem. Uch, heks coś. Zobaczymy w necie, czy jest. Temu. Milion jakichś klubów, pubów, coś. Dobra. No. Na kości. Takie dwuznaczne, fajne. Dobra, bo... No czasami przez to... Sentymentalnie się zrobiło. Przez te kości nas niektórzy zaczepiają, czy mamy studiujemy kości dla psów i tak dalej. No. Koleżu, którego wymieniamy opony. Tak. Cię spytał kiedyś w końcu, jakie mamy ceny. Bo myślał, że my sprzedamy kości dla psów. No macie kości. No i kiedyś... No to była poprzednia mesa, co babka zaczepiła i czy może zrobić zdjęcie. No, okej, okay, pleców. No ona mi tam tłumaczy, no bo u nich te słowo to jest takie śmieszne. Ale mi nie powiedziała. Jak ja, więc mam nadzieję, że takie zabawne i jednego nieubrzliwe. No dobra. Żeby odejść trochę od gier planszowych, Tomek, hobby. Inne hobby niż planszówki. To wycinanie w drewnie. Rozmaite rzeczy. No, krótko i zwięźle. Zwięźle na temat. No okej. Ja, tak? Ja! Aktualnie? Aktualnie niemiecki, ja! Nie, tam siłownia kiedyś była, teraz motory były, teraz będzie dziecko. No tak, takie... Popularne hobby, dzieciak. Tak, tak. Ale jakoś tak, taki entuzjazm, taki... Tak, nie wiem. Właśnie łownia, Ja do siłowni wrócę pewnie latem, już w garażu jest. Siłownia? No. No jak ty? A to co są za plotki, że to jest kolejne pomieszczenie na gry planszowe? Jest wydzielona strefa. No, podzielona. A, czyli będziesz wyciskał i ogląda te wszystkie pudełka. Ojej. Na cerda. O to. Nie, to knizia. Na tych odważnikach, jak odważniki będą. No, te wszystkie ciężkie pudełka. No, ciężkie tytuły, dokładnie. No. Hantelki z tych, nie, pierdły. Z plastiku. Elegancko. Ty dla nas jesteś taką zagadką, taką nieotwartą księgą. Powiedz nam, kolego. Chodzi się z nami. Nie pamiętasz mnie, więc teraz... No, teraz... A pewnie na pierwszym spotkaniu, że się otwarł i opowiadał o swoich hobby. Nie, nic nie mówiłem. Ja sporty wytrzymałościowe. Bieganie, rower, pływanie. Ostatnio próbowałem... Triathlon. Triathlon ostatnio też próbowałem. Spoko. Gdzie ostatnio polubiłeś? Muszę to robić, żeby jeść słodycze. Bieg z małżonką na plecach, tak. Ale z dziewczyną na plecach. Tak. Czerwiec, ale daleko gdzieś chyba. Ale Katolicy. Będziesz ostro trenował i bierzesz żonę, czy raczej idziesz na szybkość i bierzesz którąś z córek? O, tego nie przewidziałem. Na córkę będzie trenował, a później żonę weźmie. Nie, trenował będę na Ani, a wezmę córkę. No, to jakbyś strzelić do przodu? A w lipcu cię posiedzą, masz nieletnią tej żonę. No, no koło czerwca się przeprowadzę tutaj. My, ale tam do pokoiku obok jest. Z Ostim macie na plecach. Musimy kończyć. Więc wystartuje z Anią. Ja widziałem różne techniki trzymania, nie? Tak. Głową w dół. Tak, właśnie ostatnio Aniu pokazywałem, że tą technikę głową w dół musimy. Tylko z tego co będę te nogi gdzieś tu są, lecz dół, trochę tak, cię nie. Będzie poduszać. Tak są. A gdzie będzie miała głowę? No w dół. Z tyłu. No a przy takim wysiłku to trochę niebezpieczne. Ja nie wiem. No okej. Okay.
twoje pozaplanszówkowe hobby. No, ty nie mam hobby. Regał tej. Nie mam hobby. O. To już no, tak hobby, planszówki to... trochę podchodzi, nie? Czy nie? Tak, to też składasz. To jest takie wyciskanie jak żetony. Też oglądasz później. Już składasz i oglądasz, nie? No, to jest trochę lepiej, bo instrukcji nie czytasz, nie? No, oglądasz. O, to no jak, no muszę mieć instrukcję, żeby złożyć, nie? Czytasz. No. Także tak, no składanie robocików i... kolekcjonowanie epików. Tak, i oglądanie filmików, no takie tam komiksów trochę lubię. Ustalanie Facebooka. Statki już poskierowaliście? A co? Z tej gierki? Musisz zaczynać. Co? Tą gierkę, co na bazarku ostatnio. Aha, co już tam z tymi nimi. No nie, co ty, przecież to nigdy nie będzie ruszał na pewno. Przeleżaku jeszcze kolejne 20 lat, jako biały kruk zostanie sprzedany. No dobra, no co? Skończyła się moja ściąga. Został już ostatni punkt, tylko pozdrowienia. Więc jeśli byście chcieli kogoś pozdrowić, coś tak. To ja pierwszy. Sobie pozdrowiam. Póki pamiętam. Póki pamiętam. Pozdrawiam moje dziewczyny. Anię, Ulę, Marcelinę. O kurde, ty, ale cwaniak. Moja dziewczyna. No wiesz. Muszę sobie graczy wychowywać, nie? A jeszcze coś pykasz z młodymi? Z Ulą. Co? Ula już pyka. No nie, pykarka są, pykamy. A ulubione? I też pykierki. Się też na tym, w tym roku, co a, grała? To jest Zombiaki Kids. No bo to jest świetne. No. Gdzie nie? To wczoraj gieli. Wczoraj graliśmy, no. Podoba mi się ten motyw z tymi kopertami, tak, wiesz, że się coś no, tak dzieje. Super. No. Szkoda, że to Lukrum, co wydało twierdzę właśnie. Ta gierka to jest taki... Zombie Kids, ale trochę starszych właśnie brakuje, żeby tam właśnie takie jeszcze koperty, były takie bajery, żeby się chciało ciągle grać, nie? No to knizia to co? Ale teraz oglądnie to jutro i będzie nie widziało. Nie musisz puścić jutro. No. To się wypipkuje. Nie no, jutro pewnie nie, bo... No, taki był plan, że będzie na gwiazdkę, ale jeszcze chcieliśmy Mirka sprowadzić, jeszcze Michała. I... No i niestety. Gdzie byśmy się nie udało. I w co ostatnio z tym grałem? To jest właśnie zrobić kamerę z góry. No, o, to jest botanika. No tam trzeba kombinować, nie? No i trochę musiałem jej podpowiadać, ale sam wiesz, metoda dobierania kafelków. Ale dojechałeś ją? Nie. No podpowiadałem, wiesz, tłumaczyłem, podpowiadałem i jeszcze przegrałem. Teraz całe przedszkole się nabierzcie. Wiem, no. Aleksander będę tłumaczył ostatnio, tak? No cóż. No dobra, no to... Pozdrowić? Jedziemy dalej. Też mogę dziewczyny pozdrowić. Ale moje? Nie, no moje. Ja moje. Też pozdrowię. Tak, swoje też, ale... Bardziej to moje. Moja mała jeszcze nie gra, ale już się czai na Black Angel i Nika. Tak cały dzień siedzi i leży i patrzy na te dwie gry. Zauważyłem, że jak im przełożyłem, to... Zmienia wzrok, także... A już masz plan, co na tych niższych półkach Kalaxa poustawiasz? Nie, mam barierkę od Boni, od psa. Zasłonię, zamuruję. Jaki dobry pomysł. No tak do metra musisz wszystko zlikwidować, tak, no, nie? Tam jest na no ale to jest pomysł, żeby w kanale wprowadzić te unboxingi. Ona by ci je kupowywała. Albo zbieranie zestawów. To jest od tej gry, to jest od tej... No nie, zawsze. No na pewno tam rozwali pełno, nie? Ale na dole są jakieś tam pierdoły z portalu i tam innych gumien. No tak, no, także... A ja pozdrawiam naszych graczy wszystkich. A ja pozdrawiam tu chłopaków, bo wszyscy dziewczyny to chłopaków. I Basię. Basia... Później ja Tomek nie pozdrawiam Moniki, jakby co. To my pozdrawiamy Monikę. No, pozdrawiamy Monikę. A ty, nie muszę. Z dzieciakami też? Tak. W gumę. Okay. Katapulty z tego. No, graliśmy z Stasiem właśnie w katapulty. Zamek Awal. Nie, ale jakby chciał sprzedać katapulty i powiem, że tylko otwarta, a się okazało, że ona już jest zajechana tej. Że tam... no, jednego nie ma, jeden koleś nie ma głowy już. No, stracił głowę. Na tym, na PDG powiesz. Bo ten, bo... Na PDG to... Bo Stasiu wsadził kamienie same tej gumy. Ja nie wiem, nie wiem, kiedy chciał tego samochodziku już to dzieje. Ja tylko czekam na Sylwestra, jak to odpalimy. No ja już, wszyscy zadowoleni. I te, tej, pytelsy. Bierzesz sobie tę drażetkę. I sor.
Znaczy nie, zawsze chciałem, zawsze mi się podobało we filmach, to jak robią te nacięcie i ci wbijają ten, nie? Długopis. No, spoko. Czy czułeś? Jezu, to jaki nudziarz. Jesteś tym, boomerem? Kim? No widzisz, dopiero co się dowiedziałem, jak ktoś jest taki chyba stary, czy coś, jak mówi boomer. O kurde, to już naprawdę ostatni raz tu jestem. Boomer? Pierwszy i ostatni. I jakby co tam jest? No, gadasz w telefonu. I teraz filmik, a wszyscy telefon. Wszyscy w telefon. No ale tego nie zmontujesz, nie? Żeby patrzyli wszyscy dobrze. No jak nie? Kamerę przesuniesz? Nie, no wszystkim tym, oczka. Zrobię każą klatkę zamalowywał i nie robię to sobie. No dobra, to co? Coś, ktoś jeszcze chce dodać? Rzucić jakiś fajny temat na koniec? Chcesz ci grę z telefonu? No mi tego brakuje. No to powiedz. Wyciągnę jest jakąś. Kiedy opowiada jest, wyciągnę coś. Świąteczną jakąś, tak? Tak. Ale... Żeby wreszcie można było ten. Jak ze starych dobrych czasów. Świąteczna. Bo wszyscy. Bo wiesz jaki jest problem? No oni wszyscy mieszkają za krawędzią świata, tak daleko. Krawędzią krawędzi. No ja nawet tak, ja tak. Ostatnio drogę nam zrobiłem. Ja tam ostatnio jechałem, było tak. Biało od śniegu na jednym polu, biało na śniegu od drugim polu, biało od śniegu na ulicy i mgła. Ty, to wygląda jakbym wjeżdżał w pustą kartkę. Ty, no jadę i po 5 metrach jest wszystko białe. Nie, nie ma krawędzi horyzontu w ogóle nie widać. Zdarza się, no. No ja myślałem, że to będzie zaraz tak, się spieszę, to minę te żółwie, te słonie i polecę gdzieś tej. Ziemia płaska to niebezpiecznie. No tak. No. No, i tak jak cały czas się śmiałem z płaskoziemców, tak ci powiem, to jest chwila, kiedy no jednak można zaczyna się zastanawiać, nie? Wątpić w a jeśli mają rację, nie, no nie może. No także wiesz, tej, strach był. Dlatego się teraz spóźniłem. Ja się na godzinę, no patrzył, co masz, nie ma kiebra. No, ja tak patrzę, co mnie mija tam śmiać. A wszyscy, co masz, co masz. Co masz. Tak, to, że proszę zaprezentować. Świąteczna gra przerobiona ze starej? Tak jest. Jaka? Świąteczna gra przerobiona ze starej gry? Tak. Która nie była świąteczna? Tak. Będzie jakaś sięć do pociągu barka, edycja jakaś to była? No, nordycka, ale to nie. Nie. A edukowana była jakaś teraz, taki pokój świąteczny. Świąteczna była. Przerobiona z normalnej? Nie mam pojęcia. List do świętego Mikołaja. Jest z czego przerobiony ty? No, z listu miłosnych. Z listu miłosnego? No jasne, przecież... No ale to musisz zaprezentować, tak, jak tak. To widzisz? No to dosyć tam wrzuci. No się prostsze. Tak, no ale pasty. To chyba na czym roku, czy rok tam było? O, nawet nie wiem. Czy wcześniej trzeba było? Trzeba pisać. Potrzebujemy sample. No i tam z Batmana kiedyś, no to wszystko tam przerobiono. No było, było od cholerci. Ale to też, to jest kurczę jedna z takich gierek. El Clasico. El Clasico, tie Evergreen. 12 kart to jest, dobrze pamiętam? Więcej chyba w tej 16. A tam była później ta demokrana. No później jest jeszcze ta większa wersja. Żeby zagrać w 6 chyba. To. Te no. Karty Tarota premium. Premium. W górę. Mamy premium. Odpakowaliśmy tylko ile, że... Premium, nie premium. Ja później też. Marvel przecież nie. Marvel, bardzo. Też leży. Jak wiele gierek. No. To by była gra z telefonu. Czyli co? Tak. Czyli byśmy już sobie powoli kończyli. Teraz mówię koniec, ale jeszcze pewnie gdzieś tam dogramy Mamikra, może uda się... Mamikra, to widzisz, że jest. Okej, okay, dobra. Mamikra dogramy, bo głupoty gadam. Ja mu podłożę głos. Mirka, który powinien być. Gdzieś tam może Michała z Moniką ściągniemy, też coś dopowiedzą. No bo mam pomysł. Rzuć im pytania, tak jak my mieliśmy i niech sami powiedzą. Ten paragonik? Na żywca muszą być. Na żywca. Na żywca. No dokładnie, bo tutaj, no. Gdzie będą jaja tej takie tam. Wszystko przemyślane odpowiedzi będą. No, dokładnie ty. Dwa dni będą. Zresztą teraz będę notować, muszę zmienić tę kolejność. Podłożyć inne pytania. No, ja... Co oni tam gadają? No to zacznijmy od tego, jakie jest twoje hobby. Moim rodzajem, ulubionym rodzajem gierek. No dobra, to może In Plus. No In Plus to pamiętam, że was poznałem po raz pierwszy. Dobra, bo się nam to rozjeżdża. A to miało być krótko i zwięźle, to miała być taka szybka wrzutka, ile tam już mamy? Znaczy jak ja jestem, nigdy nie jest wrzutko z tego co Maria, 45 minut. Ue, to do godzinki możemy do ciebie. Ludzie, zrobimy z tego chyba słuchowisko. To teraz 15 minut ludzie będą patrzeć, jak będziemy jeść to wszystko. Zamiast live'u zrobimy podcast. Tak. No. Rzucamy temat, spotykamy się i gadamy. Okej. Okay.
kiedyś przerabiałeś baterki na podcast? No, piszę jeszcze. Na Spotify możecie, chyba 3-letnie. Muszę się dowiedzieć od ciebie, jak to się robi. Odcinki, musisz mieć swój URL, ale to tak już dobra, no to jeszcze 45 minut kolejnych. Także co? Jakby co, to już teraz wam będziemy życzyć wszystkiego. No kurczę. Jeśli nie było planów na przyszłe rogi w ogóle. Jakie macie plany, jak się rozwijać? To na Sylwestra. To jeszcze sobie życzycie. No jaki mamy plan? Plan jest taki, żeby najlepszy czas dosypać drożetek, bo widzę, że nieźle schodzą, ale na szczęście jeszcze mam. I no, wprowadzić te live'y, bo mimo wszystko tych gierek mamy strasznie dużo. Dużo nowych przychodzi. Nie jesteśmy w stanie tak naprawdę na bieżąco ich pokazywać. Nagrywać. Tych materiałów. Co dopiero ogrywać? Swoją drogą. A tak zawsze można zrobić właśnie lejwika, bo to zawsze odchodzi ci mimo wszystko ten montaż. Jest ciekawi, no bo jednak jest to live, chociaż nasze nagrania to widzicie, to i tak są takie live z opóźnieniem. No i przede wszystkim jest też ta interakcja z wami, więc chcielibyśmy od przyszłego roku wprowadzić początkowo tak co 2 tygodnie, nie? Takiego lejwika. Gdzie przede wszystkim będziemy... Tu zbieżność pomysłu. No, gdzie przede wszystkim będziemy wam pokazywać nowe gierki i w paru słowach o nich opowiadać, tak jak dotychczas było tam kilka słów i jakieś gierki, czy na ostatnim reku, który zresztą był, że tam trochę żeśmy pogadali, trochę pokazali gierek. No to zrobić to w formie lejwików, gdzie będzie można sobie przynajmniej między sobą pogadać. No mam nadzieję, że uda się też co jakiś czas kogoś tam ściągnąć, żeby było jeszcze śmieszniej. No, podsumował, że jesteśmy, śmiechy co robią z nas. No, zabawi! Człowiek tu przyjedzie raz na rok, z końca świata i jeszcze musi stać... Z nadkrawędzi. Nie. To wytnie. Dobra, to wytniemy. No i co? No co jeszcze? No tyle, no dalej będziemy grać, dalej będziemy ostro działać, robić różne imprezki, no co? No jak wiadomo, nie zwalniamy, jak się pojawi chociaż mała szansa na to, że wreszcie będziemy mieli jakieś wolne, no to sobie coś wymyślimy, żeby go nie mieć, nie? No, ostatnio no, przyjechać do mnie, nie? I tyle. No tak, widzicie, no to chodzi, żeby nie mieć. No. Nie mieć wolnego. Zawsze sobie zawalić czymś czas, bo my lubimy. Dzisiaj miałem wolne i to. No. Ostatnio tak właśnie eksperymentalnie doszedłem do tego, że da się spokojnie, tak jak Tomek, spać po 5-4 godziny, więc jeszcze możemy coś wymyślić. Dlatego pół godziny staliśmy pod blokiem i czekaliśmy, aż Rosti nas puści. A on sobie spał. Także musimy już kończyć. Merry Christmas, prawda, wszystkiego. Naj, nie wiem, czy chcecie dużo. No właśnie, bo jeszcze takie zauważymy, jest, powinien być podział, no bo albo życzyć komuś dużo gier planszowych, tak, albo nowych regałów. Bo co mi po nowych grach, jak ja nie mam gdzie tego położyć? Czasu na granie. O. Co byś chciał? Czasu na granie. Widziałeś? Ale ty jesteś romantyk jeden. Dokładnie. Co z tego, że masz dużo gier, jak nie masz z kim grać i kiedy, nie? Czyli życzymy wam... Pozdrawiam Anię po raz trzeci. Dużo dzieci, znajomych i czasu na granie. Czego byś jeszcze życzył? Czego bym życzył? Grajkowego? No w ogóle. Żeby te instrukcje, może żeby głodnie było. Żeby te instrukcje były łatwe, takie... Dokładnie. Otwierasz i grasz. Dokładnie, albo przychodzisz do nas do klubu i my tłumaczymy. A jak będzie jakiś błąd, to możesz zaś się znać, i my tłumaczymy. Polewać. Jasne, ma telefon, idzie i końcówki wam nie wytłumaczy i gracie, jak radar do albo nie, albo gracie i pod koniec, a to jeszcze za to też punkty. Ale to klasik. Tylko jeśli grasz. No bo co z tego, że komuś powiesz, no to żeby było na twoją stronę, nie? Czego jeszcze życzysz? Zdrówka. No, a no widzicie, zdrówka. Jakiś kłaczek. No zdrówka trzeba życzyć, żeby właśnie można było w ogóle się spotykać i grać. No ja wam życzę, żeby ten srowit się wreszcie skoczył, bo to już nie jest normalne. No ile można? Bez sensu. Ktoś lubi odcinki? Dokładnie. Nie. To nie było rodzynek. Także no, dzięki. Zostały same rodzynki. Super. Tego nie mam jak posypać. Także Wigilia, jak widzicie, u nas dobiega końca. Kończy się jedzenie, także kończymy też filmik. Pamiętajcie władować subskrypcje, polajkować, pokomentować, odwiedzić nas na fejsiku, na insta, wlecieć na coś o planszówkach, wlecieć na radarze, na radarze. No. Także co? Dokładnie. Do zobaczenia, dzięki. Dzięki. Cześć. Pa.